tym roku odbywa się 13 nasze spotkanie motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim. Motywem przewodnim jest 100 lat wojny polsko-czeskiej oraz 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Stąd nasze spotkanie właśnie tutaj dzisiaj uroczyste na Stonawie przy grobie 20 żołnierzy Wojska Polskiego. No ten pomysł tych spotkań narodził się właśnie w 2006 roku na moim pierwszym rajdzie katyńskim, kiedy to koledzy prosili mnie, żeby pokazał im kopalnię. Ja wtedy pracowałem na kopalni Borynia i wtedy pierwszy raz udało nam się zjechać do kopalni Borynia. 18 osób zjechało. No ale oprócz górnictwa na każdym spotkaniu poznajemy właśnie to, że mamy te kresy południowe, że chciałem im pokazywać Zaolcie, bo też niewiele osób o tej historii zna, tą historię, że tu, tak jak my, jeżdżąc na rajd katyński na wschód, spotykamy się z Polakami, tak spotykamy się tutaj na tych naszych spotkaniach motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim, spotykamy się z Polakami i z dziećmi w polskich szkołach. Natomiast wczoraj byliśmy w Skoczowie również na obydwóch cmentarzach, ewangelickim i katolickim, również na grobach żołnierzy. Wczoraj również byliśmy w Węgierskiej Górce, gdzie oglądaliśmy Fort Wędrowiec, gdzie, jak wiadomo, toczyła się walka z najeźdźcą niemieckim od 1 do 3 września 1939 roku. Więc co jeszcze mogę powiedzieć? No program jest dosyć taki przeładowany, jak zwykle. Dużo miejsc do zobaczenia. Oczywiście nigdy nie omijamy polskiej szkoły na Zaolziu. W tym roku była to szkoła podstawowa Bytyni Dolnej, gdzie właśnie z tamtej strony byliśmy również w Orłowej byliśmy również zapalić znicz na grobie żołnierzy czeskich, jako że tam jest największa mogiła ich. Byliśmy również złożyć hołd księdzu Biłko z Karwiny. Tak po 10 latach, no bo to 10 lat temu byliśmy na rajdzie w Dachau, gdzie ksiądz Biłko cały obóz przeżył również te doświadczenia pseudomedyczne. Także po 10 latach byliśmy tam znowu u księdza Biłko, złożyć mu hołd. Byliśmy również w kościele w Orłowej, po dominikańskim kościele, gdzie posłuchaliśmy o historii tego kościoła, tego miejsca. W tym roku uczestników jest 40 osób. 40 osób przyjechało z całej Polski. No, najdalej pan Adam z Stargardu Szczecińskiego. Także z całej Polski przyjechali. Trzeba powiedzieć, że cały czas jest około 30% nowych. 30% jest zawsze nowych, także cały czas pojawiają się nowi i po prostu poznają to Zaolzie. Tą ziemię cieszyńską całą, ale również jeden dzień zawsze jest na Zaolziu, żeby w Polsce ludzie wiedzieli, że tu pozostali Polacy, że tu mamy polskie kresy.